zademonstrujemy ruch jednostajnie przyspieszony na równi pochyłej. W skład zestawu demonstracyjnego wchodzi równia pochyła, kulka, która jest na szczycie równi, metronom, który będzie odmierzał jednakowe odstępy czasu oraz wskaźniki, które są usadowione w określonych ściśle odległościach od szczytu równi. Pierwszy w odległości 1 razy pewien odcinek, w drugiej odległości 4 razy ten sam odcinek, trzeci 9 razy ten odcinek i ostatni 16 razy ten odcinek. I poproszę o doświadczenie. Synchronizujemy kulkę i metronom. W wykładzie 40 pokazaliśmy, że przyspieszenie kulki, która toczy się w dół równi pochyłej, jest dane następującym wzorem. Przyspieszenie środka masy kulki to jest jej masa, przyspieszenie ziemskie, sinus kąta, pod którym równia jest nachylona do poziomu i dzielone przez sumę masy plus moment bezwładności przy obrocie kulki względem osi przechodzącej przez jej środek i dzielone przez kwadrat promienia. Jeśli wykorzystamy fakt, że moment bezwładności dla kulki przy obrocie wokół osi przechodzącej przez jej środek to jest 2/5 masa razy kwadrat promienia, uprościmy wzór, otrzymamy równanie, które pokazuje, że przyspieszenie środka masy kulki toczącej się w dół równi jest stałe, niezależne od jej masy i jest równe 5/7 g razy sinus kąta teta. Więc przy określonej równi, określonym kącie pochylenia, ta wartość jest stała. Mamy więc do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jak teraz wyjaśnimy sobie fakt, że te drogi, które kulka pokonuje w odstępie czasu t, 2t i 3t i tak dalej, mają się do siebie jak 1 do 4, do 6, do 9, do 16. Otóż odcinek, który pokonuje po pierwszym odcinku czasowym to jest S1, a T kwadrat przez 2 zgodnie z równaniem, które obowiązuje dla ruchu jednostajnie zmiennego. Dalej, po czasie 2T mamy to samo, tylko za T podstawiamy 2T, otrzymujemy 4S1. Po czasie 3T analogicznie 9S1 i po czasie 4T otrzymujemy 16S1. A więc stosunek kolejnych dróg S1, S2, S3, S4 ma się do siebie tak jak 1 do 4, do 9, do 16, tak jak obserwowaliśmy to w doświadczeniu. Wskaźniki są ustawione w odległościach spełniających te stosunki, dlatego dźwięk metronomu jest zsynchronizowany z momentami czasu, kiedy kulka mija wskaźniki. Dziękuję bardzo za uwagę.